Cześć, witam was w pierwszym odcinku z gry UFO Extraterrestrials. Chyba nam dobrze to przy... Dobra, mniejsza. Zaczniemy od razu sobie nową grę. Łatwy, tak. Nie mam łatwy, bo po prostu nie umiem grać w tą grę. Jestem delikatnie mówiąc noobem. Coś mi do oka wpadło, ale dobrze. To jest nasze główne okno gry. Jakiś tam księżyc. Fajnie, tak. Tu jest Illyria. Nasz główny kraj, kontynent. Raczej kraj, bo kontynent to będzie raczej tutaj jakiś kontynent, tu jest Patria, kurde, jakie to jest wielkie, Termos, Peloponezja, Sirtis, Major, dobra, mniejsza. O co chodzi w tej grze? Jesteśmy na planecie Espranza, a tu nas obcy, po prostu musimy obronić i potem robimy statek Centaur, chyba taką się nazywał, i lecimy na Ziemię, odbić naszą planetę. No i tak, mamy tutaj parę zakładek, Ufopedia, po prostu mamy tutaj różne zakładki, samoloty mamy na razie dwa, Raptor, po prostu taki myśliwiec, Red Rider, transportowiec, budynki mamy takie, wiecie, różne, pojazdy mamy na razie jeden, są chyba trzy, albo więcej, nie wiem, nie odkryłem, mamy tutaj różne... bronie, pancerze i wyposażenie samolotów. Tak, to jest właśnie zakładka Ufopedia. Buduj nową bazę. No to po prostu klikamy to i na jakimś kraju po prostu budujemy nową bazę. Udaj się do bazy. Wchodzimy do bazy. Przechwycenie to po prostu wysyłamy któryś z statków. Miesięczny raport. Raport, który otrzymujemy każdego miesiąca. O, proszę, jedźcie nawet. Takie prawie 2017, nie? No, prawie. Jest to pierwszy odcinek w ogóle w 2017 roku. Wow. Potem mamy wydatki, wpływy. Co miesiąc przychodzi nam kasa. Tak, przychodzi nam kasa za różne czynności, które wykonamy. Na przykład jeżeli rozbudujemy naszą bazę, płacimy jakąś niską misję i sporo tam zyskamy na tej misji, uzyskamy sporo kasy, ale jeżeli zrobimy źle, to po prostu będziemy mieć bardzo mało kasy. I gra się z bankrutury. Opcje to po prostu opcje, główne menu i tak dalej, wracamy do gry. Tutaj możemy przewinąć czas rzeczywisty, czyli mija tak jak zawsze, tak jak po prostu w real, 20 minut, szybciej, godzina i dzień. Dzień nie wezmę, po prostu będzie mi za szybko się przewijał i mogę mieć UFO. Baza, tutaj mamy budynki, system wykrywania, który od razu sprzedam, po prostu nie używam go. I zrobimy tak, obronę rakietową. I salę przesłuchań. Bo to salę przesłuchań po prostu, że gdy złapiemy jakiegoś obcego, możemy go przesłuchać. Laboratorium i warsztat, żeby nam się wszystko po prostu szybciej badało i produkowało. Mamy tutaj oczywiście Ufopedię, transfer pomiędzy bazami, sprzedaż, produkcję, laboratorium, nasze statki i żołnierzy. Hop. Skocz. Przepraszam na sekundkę. Już jestem, przepraszam, musiałem psa sięgnąć, nie było tego. Możemy zmieniać imię, no ale nie będziemy zmieniać imię. No. Mają różne tutaj obrazki, jest tutaj parę statystyk. Będziemy ich używać, żeby różne bronie. Kto ma największą siłę? Ona ma największą siłę, czyli ona będzie używać wyrzutni rakiet. Wyrzutnia rakiet do czego jest? Do po prostu rakiet. Najprostszy opis wyrzutni rakiet, o, wygląda coś takiego. Mamy ją na razie jedną. Załadujemy rakietą ogłuszającą. Będziemy mieć tylko jedną burzącą. Szkoda, że dwie burzące będziemy mieć. Szkoda, że nie można tego obrócić, by się więcej pomieściło. Ale każdemu żołnierzowi dajemy po prostu pistolet, żeby miał się w razie czego bronić. Czyli 40 się strzelba. Tak, amunicję do strzelby zamieniamy. Oczywiście pistolet. Amunicję do pistoletu. I damy jeszcze stymulator, żeby można było odratować wreszcie. Znaczy nie odratować, tylko po prostu HP dodać. Można? Dobra, można. Myślałem, że może mieć za małą siłę, żeby po prostu móc nosić strzelbę, wtedy po prostu karabinek. Albo byśmy... nie tutaj. Albo czy to byśmy zmienili typka.
Ale tak, teraz po prostu wyruszmy na pierwszą misję. I że taki może odcinek pilotażowy. W ogóle, dobrze, wszystko. Tak samo, dobra. W ogóle mam sporo wyświetleń, co mnie zaskoczyło, chyba ze 160. 11 subskrypcje, co się kurde dzieje? Ale mam wolną chwilę, to sobie nagram. Tak, bo no nie miałem wolnej chwili, nie? Cały dom zajęty, no to trochę ciężko nagrać. Ale mniejsza, nie będę się na tym rozczulał. I chyba wszyscy po prostu macie tak samo. Dobra, będzie tak samo. Bierzemy grę. Laboratorium. Cóż możecie zbadać? Zaawansowane działo albo technologię. Zbadajcie zaawansowane działo. Potem czołgi, tak dalej. Dyszka. Dobrze. I dajemy coraz szybciej. Znaczy czat. A to szybko leci. Zwiadowca. Wykryto UFO-1. Kurde, pamiętam jak sobie raz... Dwóch ich jest? Nie. Jeden. Pamiętam... O, to chyba jakieś meteoryty walimy. Może. Pamiętam jak sobie kiedyś... dodałem tak... Znaczy nie dodałem, bo tylko tak sobie... Jak głośno. Przepraszam, już ciszą. Dobra, coś takiego powinno być. Dobra. Pamiętam, że sobie wpisałem... to jest chyba rozbicie, nie? O, tak, to jest rozbicie. Pamiętam, że miałem kiedyś tyle... taki kod wpisałem, że miałem tyle ich wszystkich, że to był kurde drama. Dobrze, wystartuj. Chyba mam trochę... Nie, dobra, myślę, że mam... Dobrze, tak, rozpoczynam. My, to, że to jest zwiadowca, to powinniśmy zrobić to szybko. Bo nie będzie tu jakoś nie wiadomo ile ludzi. Tak, już mamy prawie 7 minut nagrywania. Wow, nieźle. Już pierwsza misja. To mam nadzieję, że ta seria pociągnie trochę dłużej. Niż taki kalofur. W ogóle, kurde, co się tam zadziało na kaloforze? Nie będę się wypowiadał, ale no nieźle się potoczyło. Dzielni rozjechali, kurde. Dobra. Spróbujemy przemierzyć tą wyspę. Wyspa nie planeta. Znaczy, co ja właśnie gadam? Znaczy dziwne, że rozbił się na morzu, a my jesteśmy na ziemi, nie? Na ziemi w sensie na powierzchni. No dziwne trochę. No kurde, rozbija się w wodzie, ale będziemy na ziemi, nie? Będzie fajnie. Będzie fajnie, napijemy się herbatki czegoś tam. O, już tutaj jest statek. Jak jest statek, to jest dobrze. Dobrze, a po części źle. Bo będzie tam dużo obcych, będziemy się tam musieli dostać, jest lip, ale odpiję cały tam wokół niego. Na trzecie to jest wiadowca, więc trudno być. Nie wiadomo jak trudno. To jest. Coś spadło. Dobra. Raptor albo ścigacz. Nie, to jest ścigacz. Ścigacz, tak? Tak, to jest ścigacz, po prostu go zabijemy. Mamy tutaj dwie opcje. 51 będzie bardzo dobrze. I trafi on. I umarł. Wziął i umarł. Kolejny, ja wiem. Dobra, on jest tu. I podejdzie, czy on ma w ogóle dwa kolana. To jest takie. Jeszcze jeden, kurde, dzięki. Dzięki, kurde, zer tutaj zginę. Wezmę i zginę. Znaczy, nie zginę, bo on po prostu się rozwalił. I już chyba padał. Padł? Jeszcze nie. Dobra, ma jeszcze trochę hapsów. Masz 50 na 50. Traf. Idealnie, dobra. Padł. I teraz obrót. I tutaj, tobie teraz na stół padnę. Serio, 40, jak ty tego nie trafisz, dziękuję. Po prostu, kurde, dziękuję. Dobra. Wszystko, dobra. Przejedziemy. Tutaj już, tam jest nie być. Dobrze. Larwy nie są fajne. Nie są mile widziane, ale dobra. Pada? Dobra, teraz spokojnie. Dobrze. Kurde, się nie możesz przy... Dobra, teraz ty, dobra. Słuchaj, tak, dobra. Trafisz ją? Nie, masz mało... dobra, masz zaś... Dobra, tam. Chodź tu, dobra. 44 powinieneś trafić. Dobra, trafiłeś. Zdechła. Teraz, dobra. I to powinno... Jest! Idealnie, proszę pana. Wiesz, to jest halucynoid w ogóle. Jak jego nie lubię, on może nam ludzi ogłuszyć. To jest w ogóle niefajne. Niefajne z jego strony, że nam, że kurde, ludzi ogłusza, paraliżuje, jak zwał, tak zwał. Niefajne to z jego strony. Bardzo niemiłym stworzeniem. Nie zgadzam się z jego polityką, że powinien nas ogłuszać. A po prostu jest na tyle słabym. Znaczy, on nie jest słaby, on kurde, jest silny bardzo. I skąd ty do mnie
synu, strzelasz mój, synu mój, jedyny prawdziwy, w drzewo. Ty jesteś typ normalny, w drzewo. Jak jeszcze raz trafisz w drzewo, nie wiem co ci powiem. Dziękuję. Koniec tury. Larwa. Larwa. Larwa the killer, nie? No, ale gdzie jesteś tutaj? 30, jak tyle się trafi? Na 30 trafi, na 50. O! Przeciętnie. John Ascoft. Rangę szeregowym. Ekwipunek. Nikogo nie pojmaliśmy. Dobra robota, proszę bardzo. Co by ci tutaj dać? Dobrze. Pancerz, no to nie. Żywotność. Tak, damy ci już żywotność. 1 punkt. 2 punkty w żywotność. Weźmiemy 62. Siły ci nie dam na razie. Reagowanie. Strzelanie musi być dobre. Miotanie. Przepraszam. Jeszcze jakiś punkt. Odwaga. Przepraszam. O. Teraz wracajcie. Jak badanie. Dobra. Jeszcze 3 dni. Mamy 11 minut. Tak. A jak badania, powiedzcie mi. U, już prawie się kończą. To na spokojnie, proszę Państwa. Dobrze, tak. Jest tak, działko do samolotów. Mamy, co my tutaj mamy? Zwiadowca, technologia, apteczka, czołg, ścigacz. Ścigacz, ja wam mówię, ma dwa kolana. Kurde, jak może mieć dwa kolana? Nie wiem. Nie wiem, jak on chodzi, ale dobra. To jest mechaniczne. A po prostu ma pancerz i jest coś jeszcze w nim. Może, dobrze. Dobrze, ciebie olewamy, bo lądu. O, widzicie, wylądował. O, mamy kasę. Dobrze. Dajemy dalej. Tak. Laboratorium, dobrze. I co? Dobra, dawaj, dajcie tutaj 20. Nie, to jest, żeby sprzedać. Działko. Tak, nie wiem, 20 pracuje nad tym. Się to podzielcie. I 4 działka. Cztery działka będą dobre. Bo nie wiem, jedno, o, tu jest ścigacz, widzicie? Tak, ale ma fajne działa. Możecie sobie przeczytać. Larwa, kurde. Nie brzmi to mile. No ale dobra, 20. Produkcja. Tak, 4, spoko. I dalej czas. Jestem ciekawy, ile mi się to będzie przesy... O! Gran chemiczny. A nie, dobra, zwiadowca. Gran chemiczny. Ale jestem ciekaw, ile po prostu mi się będzie przesyłać ten film. Nagrywam w innym formacie. MP4. O, nawet już przybył. W formacie MP4, czyli mnie będzie parzyć, więc mam nadzieję, że też mniej mi się będzie przesyłać, ale. Ale co teraz? Nie, no, nic nie możemy. I zmieniamy im działko. No to zalane. I też trochę to potrwa. Ile to ma pocisków? To ma 60, a to ma 80, a widzicie. I teraz będzie trzeba chyba czekać 2 dni, aż mi się. Tak. Zwiadowca zbadany. Teraz pancerz obcych. Ci chyba pancerz statku było. Tak, to był pancerz statku. Teraz. A, już nawet. No to nieźle. No to jak już tą, to spoko. Dobrze, już mamy koniec miesiąca następnego, dobrze. O, jeden pancerz i co się już kurde zadziała. Myślę, że badany pancerz piechoty. Kurde, jakie szybko doszedłem. Nigdy tak szybko właśnie nie dochodziłem w tej grze aż do takiego poziomu. Co to mi brzęczy za oknem? Dobra, myślę, że to jest odpowiedni moment, by po prostu zakończyć ten odcinek w 14 minucie 40 sekundzie. Więc, o, tutaj sobie jeszcze zobaczcie. Więc myślę, że w następnym odcinku będziemy dalej coś tam robić. Więc, cześć, do następnego odcinka.